Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce, konferencja naukowa Tomasz Arciszewski, 1877-1955, robotnik, polityk, premier. Pod ramką napis, Warszawa, 30 czerwca 2023 roku. Na ekranie prelegent, profesor doktor habilitowany Jacek Piotrowski, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł wykładu, relacje premiera Arciszewskiego z prezydentem Władysławem Raczkiewiczem, urzędowa znajomość czy bliska współpraca. Szanowni Państwo, przede wszystkim pięknie dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Muszę powiedzieć, że czuję się zaszczycony, że w tak dobrowym gronie ekspertów mam okazję wystąpić. Słuchałem z zajęciem tutaj referatu przedmówcy, który nakreślił ciekawą, interesującą perspektywę międzynarodową, a ja chciałbym, żebyśmy popatrzyli na cały ten problem z perspektywy innej, powiedziałbym wewnętrznej, to za mało powiedziane, bo z perspektywy, no właśnie, jakbym mógł prosić o pomoc. Z perspektywy relacji dwustronnych, dwóch wielkich przywódców, jak sądzę, polskiego uchodźstwa niepodległościowego, a więc Władysława Raczkiewicza i Tomasza Arciszewskiego. Pozwoliłem sobie tu przygotować kilka zdjęć i mam nadzieję, że uda się tę prezentację odpalić. Ale zanim do niej przejdziemy, jeszcze ad vocem tutaj tego słownika, który Państwo przygotowujecie, jako autor biografii Aleksandra Prystora sprzed 30 lat, pierwszej wówczas, no jestem żywotnie zainteresowany, co Państwo tam zamieścicie, dlatego że masa nowych źródeł się pojawiła do tego, prawda? A zatem wracając adrem do tematu, który tutaj został zgłoszony, zarysowany. Dwóch wielkich polityków polskiego uchodźstwa, Władysław Raczkiewicz i Tomasz Arciszewski. Kolega tu wspomniał o tym, że Tomasz Arciszewski przeszedłby do historii i myślę, że tak by się stało, nawet gdyby nie ta znajomość, gdyby nie znajomość z Władysławem Raczkiewiczem, bo po prostu jako wybitny socjalista, jako uczestnik wielu akcji bojowych, organizacji bojowej PPS, jako przywódca PPS-u, znalazłby swoje miejsce w historii. Ale nie byłby wtedy oczywiście premierem Rzeczpospolitej, bo to było możliwe właśnie dzięki tej znajomości. Może króciutko o tych dwóch postaciach, tak? Żeby je troszeczkę przybliżyć. I kiedy przecięły się ich drogi. To jest rzecz, jak sądzę, interesująca. Jest jeden element wspólny w ich biografii. Mianowicie obie rodziny podlegały jakimś represjom po powstaniu styczniowym. Ich przodkowie byli zaangażowani, tak, w powstanie styczniowe i obie te rodziny poniosły tego konsekwencje. Ale jak popatrzymy na dalsze losy tych postaci, to aż do wybuchu Wielkiej Wojny one idą zupełnie innym tropem i zupełnie innym tokiem. Tak? Tomasz Arciszewski wcześniej stracił ojca i już bodaj w wieku 10 lat i musiał pracować zawodowo od najmłodszych swoich lat. Tak? Związał się z ruchem socjalistycznym, akcje bojowe, prawda, naruszające ówczesny porządek prawny. Tak? W tym czasie Władysław Raczkiewicz studiuje, można powiedzieć, robi karierę prawniczą w Mińsku. Żeni się bogato z córką miejscowego ziemianina, należy do establishmentu mińskiego i no, to są zupełnie różne jakby drogi życiowe, przy czym jest jeszcze 8 lat młodszy, tak? I wydawałoby się, że te drogi się nie mają w ogóle szans przeciąć. Jeżeli w domu rodzinnym czy w kręgu znajomych Raczkiewicza mówiono coś o akcji pod Bezdanami, to możemy się domyślać, że wcale nie były to komplementy, tak? Więc wydaje się pozornie, że nie ma takich w ogóle możliwości, żeby te drogi się przecięły. I przychodzi Wielka Wojna, przychodzi rewolucja, przychodzi odzyskanie niepodległości i sytuacja, powiedziałbym, daleko się zmienia. Szukałem ich wspólnego zdjęcia w czasach II Rzeczpospolitej, bo zakładam z dużą dozą prawdopodobieństwa, niemal z pewnością, że panowie musieli się wtedy spotkać. Choćby dlatego, że Władysław Raczkiewicz pełnił różne funkcje ministra spraw wewnętrznych, prawda, marszałka Senatu, a Tomasz Arciszewski był przecież postacią znaną w środowisku nie tylko socjalistycznym, tak? Nie tylko radnym miasta Warszawy. W wielu okolicznościach państwowych, uroczystościach i tak dalej prawdopodobnie mieli okazję się zetknąć. Ktoś ich musiał przedstawić. I taka ciekawa rzecz.
Zupełnie inaczej potoczyły się drogi polityczne Tomasza Arciszewskiego i Piłsudczyków, tak, po zamachu majowym, ale dla nich to był ciągle ten towarzysz Stanisław gdzieś tam z akcji bojowych pod Bezdanami, postać nieomal legendarna i człowiek im bliski. Dla kogoś takiego właśnie jak Aleksander Prystor, jak Walery Sławek. Tak? Natomiast Władysław Raczkiewicz był postacią, która dokoptowała do obozu. Tak? Dużo później, z dużo mniejszym dorobkiem. Więc taki paradoks. Tak? Wśród Piłsudczyków oczywiście Władysław Raczkiewicz był postrzegany jako ten swój polityk, tak? Ale Tomasz Arciszewski jako ten ktoś, kto z nimi był na początku drogi. Gdzieś tam na początku właśnie działań Lewicy Niepodległościowej. Nie znalazłem niestety takiego zdjęcia, które by pokazywało, że gdzieś tam w kuluarach sejmowych, kiedy Tomasz Arciszewski był posłem, a Władysław Raczkiewicz, powiedzmy sobie, marszałkiem Senatu, ktoś ich przedstawił, ale zakładam, że musieli się znać. Tym bardziej, że Władysław Raczkiewicz lubił się chwalić tym, że zna właściwie wszystkich polityków w Polsce. Nawet kazał sobie, kiedy się dowiedział, że jakiś Osóbka został premierem, kazał sobie, nie znam człowieka, kto to jest. Kazał sporządzić raport, tak, ministra spraw wewnętrznych, żeby mu tam dokładnie opisano, co to za ludzie w ogóle przejęli władzę, bo akurat ich nie znał. Tak? Natomiast przedstawicieli tych wszystkich poważnych, przedwojennych nurtów politycznych, tak, zdecydowanie znał. I teraz dochodzimy do takiego momentu ciekawego, tak, że potoczyły się też różnie te ich losy życiowe w czasie II Rzeczypospolitej. Władysław Raczkiewicz wybrał uchodźstwo i to stosunkowo szybko, tak, jako ostatni wojewoda urzędujący pomorski przemieścił się do Rumunii i dalej. On był też prezesem Światpolu i miał taką misję specjalną, żeby przekonywać Polaków na świecie do słuszności naszej sprawy, a Tomasz Arciszewski pozostał w kraju, tak. I wydawałoby się znowu te ich drogi życiowe, zupełnie inne wybory, zupełnie inne sytuacje, tak, rozdzieliły panów, którzy się pewnie znali wcześniej na dzień dobry, kłaniali się sobie pewnie sobie z daleka i wiedzieli o sobie, podejrzewam. Natomiast i podejrzewam, że mogli się znać powiedzmy tak zdawkowo. Chociaż jest taki krąg znajomych, który być może był wspólny. No, w późniejszych czasach prezydentury wokół Władysława Raczkiewicza, ale też Tomasza Arciszewskiego, wielu było członków masonerii. Tak? I te kontakty mogły być, że tak powiem, to środowisko mogło być wspólne, w sensie wspólni znajomi. Tak? Ale o tym jeszcze mam nadzieję powiedzieć. Proszę Państwa, Władysław Raczkiewicz, jak wiemy, zostaje prezydentem Rzeczpospolitej w roku 30 września i pełni ten urząd konsekwentnie przez lata II wojny światowej, stale pojawia się problem następstwa. Tak? Opozycja przedwrześniowa wywiera na nim presję, żeby dokonał zmiany, dlatego że następcą stosunkowo szybko po pojawieniu się w Paryżu na miejsce generała Sikorskiego zostaje generał Kazimierz Sosnkowski. I tu Władysław Raczkiewicz daje odpór, nie godzi się na tę zmianę długi czas do tragicznej śmierci generała Sikorskiego. Wtedy sytuacja polityczna też się zmienia, ja nie będę tu wchodził w szczegóły, bo kwestia następstwa to materiał na osobną zupełnie opowieść, ale w pewnym momencie Władysław Raczkiewicz uznaje, że trzeba dokonać takiej zmiany. Trafiają do niego argumenty, że oto na miejsce generała Sikorskiego Sosnkowski został naczelnym wodzem. W przypadku, jeśli zostanie jeszcze prezydentem po jego śmierci, to będzie niebezpieczna kumulacja władzy. Trzeba dokonać tej zmiany. Ale Raczkiewicz szuka takiego polityka, tak, któremu mógłby to następstwo powierzyć. Pojawiają się postulaty, żeby taką kandydaturę wysunął tak zwany kraj. Kraj jest troszeczkę mitologizowany na uchodźstwie, jest, prawda, idealizowany kraj. Pojawiają się trzy różne kandydatury, wśród nich kandydatura Tomasza Arciszewskiego. Dlaczego Raczkiewicz zwraca uwagę na tę kandydaturę? Jeszcze w roku 1942, kiedy w Londynie pojawia się jeden z emisariuszy, Karski, zwraca uwagę na rozgrywki wewnętrzne w konspiracji krajowej. Polscy socjaliści kontra, to powiedzmy ten trzon socjalistów starych, nazwijmy ich Pużak, tak, Arciszewski. I Raczkiewicz zauważa, że ci starzy socjaliści są mniej spolegliwi wobec premiera Sikorskiego. Jak wiecie Państwo, rywalizacja między obozem prezydenckim, między Raczkiewiczem i Sikorskim była bardzo mocna. I to zwraca uwagę na Arciszewskiego jako polityka niepodległościowego, polityka konsekwentnego, który się nie ugnie, nie pójdzie na kapitulację, który będzie politykiem niezależnym wobec ekipy generała Sikorskiego. To chyba taki pierwszy moment, tak? Rok 42 i rozmowa z jednym z emisariuszy. Potem pojawia się ten wątek, powraca w roku 43 i w końcu pod presją Raczkiewicz ulega, szczególnie, że generał Sosnkowski wraca na funkcję naczelnego wodza, jak mówię, po śmierci tragicznej generała Sikorskiego i pojawia się taka kwestia. Następcą
zostanie Tomasz Arciszewski. Ale jest pewien problem, bo jak wiecie, Tomasz Arciszewski przebywa w kraju. I to jest ta słynna podróż mostem, tak? Czyli drogą lotniczą do Londynu. Właściwie już przylatuje jako ten następca, tak? Na jego spotkanie wysyła pan prezydent Raczkiewicz szefa swojego gabinetu wojskowego, generała Stefana Dębińskiego. On go odbiera na lotnisku, przywozi do siedziby prezydenta i uwaga, panowie się spotykają 1 sierpnia o godzinie 16:50. Tak? Na 10 minut przed. Przylatuje z kraju polityk do Londynu, który ma ogromną wiedzę o konspiracji krajowej. Przylatuje polityk, który jest przywódcą autentycznym jednej z partii politycznych, które tworzą zaplecze rządu, PPS-u, tak? I polityk, o którym wiadomo, że jest konsekwentnym niepodległościowcem, tak? Który nie zejdzie na drogę kapitulacji. No dla Raczkiewicza to jest naprawdę ktoś, z kim warto rozmawiać. Ma ogromną wiedzę. I teraz vice versa. Od 4 lat Raczkiewicz już jest w Londynie, zna tę rzeczywistość, tak? On mu przedstawia, Tomaszowi Arciszewskiemu, jak wyglądały konkretne dzieje polskiego uchodźstwa niepodległościowego, wszystkie kryzysy, kryzys lipcowy 40 roku, kryzys po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Panowie, że tak powiem, nie mogą się od siebie oderwać, mówiąc tak potocznie. Konferują nawet po 2 razy dziennie, mają sobie bardzo dużo do powiedzenia, a przy tym wybucha powstanie warszawskie, tak? No i potrzeba różnego rodzaju działań, które ze sobą na bieżąco konsultują. Te kontakty w tym okresie są tak częste i tak obszerne, że w zasadzie można powiedzieć, Tomasz Arciszewski zostaje domownikiem prezydenta, którego tutaj państwo widzicie, Raczkiewicza. No właśnie, a propos tych różnic, to nie tylko kwestia wzrostu, tak? Bo Tomasz Arciszewski wbrew pozorom był też słusznej postury, tak? Dziadek. Natomiast prezydent Władysław Raczkiewicz po prostu jak na tamte czasy był człowiekiem bardzo wysokim, żeby państwa to zdjęcie nie zmyliło. Otóż panowie wchodzą w taką ścisłą relację, bardzo dużo mają sobie do przekazania, a sprzyja im też to, że w tym czasie premier Mikołajczyk jest na rozmowach w Moskwie i przylatuje dopiero 13 sierpnia, kiedy już, że tak powiem, panowie się zdążyli bardzo mocno zaprzyjaźnić, tak? I pojawia się ten akt nominacji na następcę prezydenta. Na następcę prezydenta, którym zostaje właśnie Tomasz Arciszewski. Funkcja wydawałaby się, no powiedzmy sobie, drugorzędna, tak? Gdyby nie pewna okoliczność, o której właściwie, która była tajemnicą Poliszynela, ale w kraju, podejrzewam, pod okupacją nie była specjalnie szeroko kolportowana. Otóż Władysław Raczkiewicz był śmiertelnie chory. I jeszcze przed wrześniem 1939 roku zdiagnozowano u niego białaczkę, tak? No i wiadomo było, jakkolwiek był 8 lat młodszy od Tomasza Arciszewskiego, że nie pożyje długo, bo ta choroba sprawiała, że każda kolejna infekcja osłabiała organizm i była no, coraz trudniejsza do, że tak powiem, kuracji. I oto funkcja, która wydawałaby się drugorzędna, tak, staje się no, perspektywą dość realną, przejęcie tej prezydentury, a jak wiecie państwo, zgodnie z zapisami Konstytucji Kwietniowej, zakres władzy, tak, ogromny, nawet uwzględniając umowę paryską, o której kolega tutaj wspomniał, szczególnie, że kwestia interpretacji tej umowy paryskiej, tak, jak do niej podejść i tak dalej, to wszystko była kwestia, czy to jest umowa polityczna, czy prawna, dyskusje wokół tego ciągle powracały. Wydawałoby się, że pozostaniemy tylko przy tej kwestii następstwa, ale pojawia się ten problem, o którym tu kolega już wspomniał, mianowicie kwestia rządu. Tak? W pewnym momencie Stanisław Mikołajczyk pod presją wielu okoliczności, o których nie czas i miejsce tutaj opowiadać, decyduje się na dymisję 24 listopada 1944 roku. Tak? Wcześniej jeszcze odchodzi, uwaga, Kazimierz Sosnkowski. Ważny element, dlatego że Kazimierz Sosnkowski u boku prezydenta Raczkiewicza odgrywał rolę właśnie takiego partnera, powiedzielibyśmy senior partnera, tak? I w sensie intelektualnym, i w sensie, powiedziałbym, politycznym. Był postacią w gruncie rzeczy większego kalibru niż pan prezydent Raczkiewicz. I on pod presją Brytyjczyków po wydaniu słynnego rozkazu nr bodaj 20, w którym skrytykował brytyjską pomoc, tak, niedostateczną jego zdaniem pomoc dla powstania warszawskiego, został zdymisjonowany i wyjechał później do Kanady. To sprawiło, że rola Tomasza Arciszewskiego niepomiernie wzrosła jako tego najbliższego współpracownika prezydenta. Co tak po ludzku patrząc na to, powiedzmy subiektywnie, pan prezydent Raczkiewicz miał prawo czuć się komfortowo, dlatego że przyjechał człowiek z kraju,
Tak? Pan prezydent Raczkiewicz już jest tu zasiedziały w Londynie, ma dużo do powiedzenia, ma kontakty różnego rodzaju i Tomasz Arciszewski jest przy nim no, takim troszeczkę na początku junior partnerem, słabszym z natury rzeczy partnerem. Tak? Pan prezydent uważa go za bardzo bliskiego współpracownika. I teraz, kiedy dochodzi do poważnego kryzysu po dymisji Stanisława Mikołajczyka i nie powstaje rząd Kwapińskiego, bo wicepremier z PPS-u próbował taki rząd przez kilka dni utworzyć. Właściwie pomysł był jeden, miał być to rząd bis Mikołajczyka, tylko tyle, że z nowym premierem. Tak? Panowie są tak zdeterminowani, pan prezydent i pan Tomasz Arciszewski, prezes PPS-u, że w gabinecie prezydenta maglują przywódców, zaplecze polityczne rządu, czterech dużych partii politycznych, tak długo, aż w końcu udaje im się stworzyć taki rząd 29 listopada, taki rząd, na czele którego staje właśnie Tomasz Arciszewski. I przechodzi do historii jako premier Rzeczpospolitej. Nie bojowiec, jeden z wielu, nie wybitny Piłsudczyk, czy później socjalista, nie radny, tak, tylko premier Rzeczpospolitej Polskiej. A to dzięki panu prezydentowi Raczkiewiczowi. Dlatego, że on go wykreował na tak istotną postać polityczną na uchodźstwie. I co więcej, ten rząd, który powstał 29 listopada, śmiało możemy określić mianem rządu prezydenckiego. Raczkiewicz rozpostarł nad tym rządem parasol. Do tego stopnia, że kiedy ten rząd był mocno krytykowany na Radzie Narodowej przez posłów ludowych, którzy chcieli z natury rzeczy, tak, z zwolenników Mikołajczyka, ale nie tylko, chcieli mu rzucać kłody pod nogi, pan prezydent po prostu rozwiązał Radę Narodową. Tak? No, można się spierać, czy to była rozsądna decyzja, czy nie, bo zaplecze polityczne, bo poparcie społeczne i tak dalej, ale prezydent uznał, że nie, czegoś takiego nie będziemy tolerowali, prawda? Rozwiązujemy tę Radę Narodową. I bronił tego rządu, powiedziałbym, jak niepodległości do końca. Moglibyśmy tu wskazać cały szereg różnego rodzaju wydarzeń, niekiedy bardzo ciekawych, tu kolega wspominał zresztą, istotnych też, no jak choćby Jałta, tak? czy a propos informacji o tym, że powstał tymczasowy rząd jedności narodowej, to informacje o tym BBC podało w czasie imprezy sylwestrowej, którą nomen omen Tomasz Arciszewski spędzał razem z prezydentem Raczkiewiczem. Panowie włączyli radio i dowiedzieli się, że no, to był jeszcze rząd tymczasowy oczywiście. Że ten rząd, prawda, tak zwany rząd tymczasowy powstaje. Więc to też można podnieść do rangi symbolu. Te protesty, o których mówiliśmy, tak? No i proszę Państwa, to cofnięcie uznania i reakcja na to rząd protestu narodowego. Może za rzadko się mówi o sprawach takich osobistych. Tak, ja tu miałem okazję z panem profesorem wcześniej porozmawiać i pewne rzeczy ustalić. Panowie byli do tego stopnia zaprzyjaźnieni, że kiedy w Londynie pojawił się stryj pana prezydenta, pana profesora Jan Arciszewski, który był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i po uwolnieniu, tak, z niemieckiej niewoli pojawił się w Londynie, natychmiast został panu prezydentowi Raczkiewiczowi zaprezentowany, prawda? Podobnie zresztą rzecz się działa z drugą żoną Tomasza Arciszewskiego, którą gdzieś tam w lutym bodaj zatrzymali, NKWD zatrzymało w 1945 roku. Była interpelacja w Izbie Gmin na ten temat i Sowieci, co ciekawe, ugięli się, uwolnili Melanię Arciszewską i ona tam troszeczkę później, bodaj w sierpniu 1945 roku dotarła do Londynu i też znowu prezentacja u pana prezydenta, prawda, wzajemne rewizyty i tak dalej. Stosunki były, powiedzielibyśmy, wręcz kordialne, tak, między nimi. I teraz pojawia się takie, powiedziałbym, bardzo ciekawe na koniec pytanie. Skoro było tak dobrze między nimi, skoro to była nie urzędowa znajomość, a wręcz przyjaźń, tak, polityczna na pewno, tak, to dlaczego prezydent Raczkiewicz nie dotrzymał słowa? Dlaczego Tomasz Arciszewski nie został prezydentem? Wszak był następcą prezydenta mianowanym w sierpniu 1944 roku, tak? Przyszedł moment krytyczny. Mówiłem, że to zdrowie, stan zdrowia pana prezydenta Raczkiewicza się pogarszał, tak, w związku z tą chorobą. I w 1947 roku, tam w styczniu, właściwie cały styczeń przechorował, w pewnym momencie jego otoczenie uznało, że trzeba go wywieźć do jakiegoś sanatorium, bo stan już jest ciężki. Wywieziono go i jak państwo wiecie, w kwietniu zaszło coś, tak, dziwnego, nad czym się głowią historycy, zastanawiają i wypisują różne hipotezy. Dlaczego prezydent zmienił następcę?
Tak? Dlaczego pominął urzędującego premiera Tomasza Arciszewskiego, któremu to obiecano? Tak? Dlaczego wybrał Augusta Zaleskiego? Jak wiecie, w literaturze historycznej są różne na ten temat hipotezy. Jedni powiadają, że to spisek masoński. Tak? Inni powiadają, Piłsudczyk chciał zatrzymać ten urząd w rękach jakiegoś ortodoksyjnego Piłsudczyka. No, czy ten August Zaleski był ortodoksyjnym Piłsudczykiem, można dyskutować, ale na pewno do tego obozu należał. Tak? Jeszcze inni powiadają, że no, jakieś inne względy, no, merytoryczne, poważne. Tak? August Zaleski przede wszystkim biegle znał język, miał kontakty z brytyjskimi politykami. No, Tomasz Arciszewski, przybyły z kraju, tak, posługujący się raczej tłumaczem, troszeczkę zagubiony na gruncie londyńskim, rzeczywiście nie był może najlepszym tutaj, nie byłby najlepszym kandydatem. Ale jeżeli patrzymy na to przez perspektywę kompetencji, to na miły Bóg, dlaczego pan prezydent nie wrócił do kandydatury generała Kazimierza Sosnkowskiego, o którym wielu uważało, że jest naturalnym kandydatem, tak, na urząd prezydenta. Więc co takiego się stało? Co takiego się stało, że pan prezydent zmienił zdanie? Tu widać na załączonych, jak sądzę, zdjęciach, że Raczkiewicz bryluje, tak, jako głowa państwa, nawet mowa ciała to zdradza, a Tomasz Arciszewski jest właśnie taki troszeczkę na tym gruncie londyńskim może zagubiony. To jest istotne zdjęcie, jak sądzę, bo w miarę upływu czasu u boku prezydenta coraz większą rolę odgrywa Władysław Anders. Dlaczego? Prozaiczna przyczyna. Brytyjczycy, o czym była już mowa, nie chcą rozmawiać z rządem Tomasza Arciszewskiego ani z nim samym, tak? Niby uznają jeszcze ten rząd, ale nie ma kontaktów. Natomiast osobą, z którą utrzymują kontakty, z którym rozmawia nawet Churchill, jest Anders, tak? Jeśli prezydent rozumuje tak, że sprawa polska jest w ręku anglosasów, tak? To akcje Andersa rosną, z nim trzeba rozmawiać, bo on jest tym pośrednikiem, tak? On sprawia, że jest możliwość jakiejś rozmowy z Brytyjczykami. Natomiast Tomasz Arciszewski ma tę zaletę, że rozwiązał te problemy wewnętrzne, tak? Prezydent za czasów rządów Sikorskiego, Mikołajczyka był pomijany, na różne sposoby szykanowany, nie przekazywano mu informacji, nawet wycinała go polska jakaś tam kronika filmowa czy artykuły prasowe preparowano w ten sposób, żeby jego obecność była ignorowana. Tak? I nagle jest rząd prezydencki, jest Tomasz Arciszewski, wszyscy ministrowie odnoszą się do prezydenta z pełną rewerencją, z szacunkiem, wykonują jego polecenia. Pańskie życzenie jest dla nas rozkazem, tak? Komfortowa sytuacja dla prezydenta. Ale nie musi się też już starać, tak? On ma ten rząd w garści. Tomasz Arciszewski jest wobec niego lojalny, jest jego bliskim bardzo współpracownikiem i nie ma potrzeby, żeby tego zmieniać. Co zatem takiego stało się w kwietniu 1947 roku, że prezydent Raczkiewicz zmienił zdanie? Mam tu własną hipotezę, pozwólcie państwo, że nią tutaj spuentuję to dzisiejsze wystąpienie. Mianowicie jak tak śledzę te dokumenty, to jedna rzecz, która mi się nasuwa. Zastanawiam się nad taką psychologiczną troszeczkę motywacją, tak, pana prezydenta. On już jest na łożu śmierci, on sobie już zdaje sprawę, że odchodzi, tak? I w gruncie rzeczy największym jego atutem w tym momencie jest ta prezydentura. I o czym myśli człowiek, który jest na łożu śmierci, tak? Pewnie też o tym, jak zabezpieczyć swoich bliskich, tak? I tu mamy dwie osoby. Oczywiście małżonkę, małżeństwo było bezdzietne, małżonkę, ale też osobistego sekretarza, nomen omen, Adama Piotrowskiego. Zbieżność nazwisk przypadkowa, od razu mówię, tak? Inżynier Adam Piotrowski, który towarzyszył prezydentowi od kilkudziesięciu lat. Mało znana postać, ale to właśnie on przygotowuje te dokumenty. Zaleskiemu nie wypadało, prawda, wręcz, żeby w swojej sprawie jeździć i załatwiać te dokumenty. Nadaktywny jest inżynier Adam Piotrowski, który przyjeżdża do tego rutin, czyli tam, gdzie przebywał pan prezydent, i przywozi te dokumenty i ciekawe jest to sprawozdanie, które on sporządził z tego. Mianowicie, o ile wcześniej różne osoby, które widziały się z Raczkiewiczem, podkreślały, że on jest w fatalnym stanie, że właściwie rozmowa trwała 5 minut, weszli, wyszli i nie dało się nawiązać kontaktu, o tyle w tym sprawozdaniu Adam Piotrowski pisze: prezydent w pełni władz, prawda, umysłowych, w dobrej kondycji fizycznej i tak dalej, podpisuje wszystkie te dokumenty, akceptuje i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo silnie zmotywowany, żeby zadziałać na rzecz swojego pryncypała, szefa kancelarii cywilnej Augusta Zaleskiego. Dlaczego? Ja bym postawił taką hipotezę, chociaż twardych dowodów na to nie mam, że oni znali się z Augustem Zaleskim dobrze od 1941 roku. On był szefem kancelarii cywilnej. Być może w trakcie choroby Raczkiewicza, która jednak trwała ładnych parę miesięcy, nawet do pół roku, i
Tomasz Arciszewski wtedy nie miał dostępu do prezydenta. Sporadycznie i tylko w sprawach urzędowych, bodaj raz czy dwa. Natomiast ci najbliżsi no, byli z nim na co dzień. Tak? Być może August Zaleski złożył jakieś zapewnienia odnośnie losu, tak? Zaopiekuje się żoną, przyjacielem, najbliższymi osobami. Losy późniejsze Adama Piotrowskiego, który miał synekurę w urzędzie prezydenta, dopóki August Zaleski, prawda, był prezydentem, to on tam aż do śmierci spokojnie sobie urzędował. A no, małżonka oczywiście również została odpowiednio zaopatrzona. Tak? Losy tych osób wskazywałyby, że jest to być może jakiś trop. Zastanawiający jest ten sposób pisania Adama Piotrowskiego o tym, że prezydent w świetnej kondycji, bardzo mu zależało na tym, żeby August Zaleski został prezydentem. Ja nie twierdzę, że to jest jedyny motyw, żeby była jasność, bo jest też, są te względy merytoryczne, o których mówiłem. Tak? Polityk, który świetnie zna angielski, ma kontakty z Brytyjczykami, tak? No, też względy merytoryczne, którymi można to uzasadnić. Ale pan prezydent, pierwsza jego myśl, o której piszą w wielu opracowaniach, była taka, żeby zachować tajemnicę i, uwaga, przekazać prezydenturę w formie zapisu testamentowego jakby. Ujawnić to po śmierci. Tak? Czyli on jakby zapisać chce w testamencie prezydenturę. I dopiero August Zaleski, który się orientuje, że będzie wtedy miał kłopot z przejęciem prezydentury, powiada, nie, 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 coś takiego mnie nie interesuje. Ja chcę to dostać na papierze, twardy dokument od w pełni świadomego prezydenta, tak? I dostaje taki akt nominacji w kwietniu 1947 roku. To, wydaje mi się, pokazuje taki hipotetyczny tok rozumowania Raczkiewicza, tak? Względy merytoryczne plus zaopatrzenie dla tych najbliższych osób. Czy pan prezydent chciał, czy w ogóle brał pod uwagę, że to będzie krzywda dla Tomasza Arciszewskiego? Twierdzę, że nie, dlatego że Tomasz Arciszewski był urzędującym premierem, i on sobie po prostu wyobrażał, że dojdzie ewentualnie do jakiejś rekonstrukcji, prawda, rządu Tomasza Arciszewskiego. Panowie się świetnie znali, Arciszewski i Zaleski. Byli w jednej loży, Wielkiej Loży Narodowej Kopernik. Więc no, żaden problem z punktu widzenia pana prezydenta. To się da załatwić w ramach pewnego politycznego porozumienia. Tak? I żeby już państwa nie zanudzać, puenta tego mojego dzisiejszego wystąpienia, które dużo mówi o Tomaszu Arciszewskim jako o człowieku. A mianowicie, jak zapisał emisariusz Jur, czyli osobisty sekretarz pana premiera Tomasza Arciszewskiego, Jerzy Lerski, w trakcie pogrzebu działacze PPS-u, którzy byli bojowo nastawieni, żeby walczyć o tą prezydenturę do końca, podważyć nominację dla Augusta Zaleskiego, wywalczyć ją dla Tomasza Arciszewskiego, zaproponowali, żeby natychmiast na łamach Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza, periodyku, który się ukazywał, Polskiego Uchodźstwa, ogłosić, że PPS nie uznaje Augusta Zaleskiego za prawowitego prezydenta, natomiast uznaje, że akt nominacji z sierpnia 1944 roku obowiązuje, czyli uznają za prezydenta Tomasza Arciszewskiego. I wtedy Tomasz Arciszewski powiada, panowie, jak to ktoś nam powiedział, ciszej nad tą trumną, decyzja prezydenta jest jaka jest, my się politycznie z nią nie zgadzamy, tak, ale trzeba ją uszanować. I wydaje mi się, że to najlepiej mówi o klasie człowieka, o którym tu dzisiaj mówimy. Dziękuję pięknie. Biała plansza, po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce www.idrepublica.pl